Dobrze, także witam was dzisiaj bardzo wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie trochę o tym oto podjeździe. Jest to stary, stary pojazd, który jest od zawsze w World Warfare. Trochę sobie go przypomnijmy. Tam jakaś bitwa będzie wrzucona. XM8, czyli light, czołg lekki, czyli czołg wsparcia, można powiedzieć. Jakie są jego plusy? Najpierw sobie może oglądnijmy jego pancerz. Powiedzmy, że dodajemy sobie do tego działa, co jest na nim, bo tu nie ma co szukać. Pancerz tego czołgu prawie nie istnieje, widzicie. On go nie ma, tam przeciwko jakimś karabinkom to może by się coś udało. Ale to nie jest jego najważniejszą rzeczą, te oczywiście pancerze. Damy sobie przeciwko hepom. Czyli widzicie, coś tam się może gdzieś tam złapać na te panele. A hity, no to już widzicie, też nie jest wesoło. Praktycznie gdzieś jak złapie na panel, no to może zatrzymać, a poza tym to nie bardzo. No i apeki, no to już w ogóle jest katastrofa chodząca, chociaż czasami gdzieś tam coś potrafi się dingnąć jakimś magicznym sposobem, albo coś tam źle przeliczy. Dobra, także tak wyglądał jego pancerz, czyli na pancerz nie liczymy w tym czołgu w żadnym absolutnie momencie. Liczymy na co? No liczymy sobie w tym momencie na kamuflaż. Można powiedzieć podczas postoju i spoczynienie kamuflażu. No oczywiście liczymy sobie też na działo. Działo ładuje 3-6 sekundy. Plus jeszcze jak tam się odpalą jakieś bufiki, to jeszcze troszkę tam chyba do 3-2 schodzi maksymalnie. I w tym momencie robi się już rzeźnia. Pojazd znajduje się w drzewku gdzieś tutaj. Będzie na pewno, właśnie sobie muszę sam przypomnieć to drzewka, bo oni tutaj namotali z tymi drzewkami, pozmieniali mnie i teraz ja się sam gubię. XM-a, gdzie jest XM-a? O, tutaj w tym dziewku co są Sheridany, Stingraye, XM-y, potem jest Thunderbolt 2, no i do PL-ki, nie? To jest to drzewko. Także to będzie takie przypomnienie tej linii. Właśnie ostatnio bardzo, w ogóle lubię grać i XM8 i Thunderboltem. Gdzie on jest? Jeden Thunderbolt jest. I tym oto też Dziebongiem, który jest bardzo fajny. Nie będę się tutaj, jeszcze zobaczymy sobie jego dane. O, tak wyglądają jego dane statystyczne, czyli widzicie. Obrażenia 500, penetracja 650, 8300 dpm minutowy, 3-6 sekundy ładowanie, punkty życia 2100. Pancerz jest niby przeciwko działkom, spokojnie coś tam wytrzyma, no ale to działka to nie wszystko. W tej grze prędkość maksymalna 75, od 0 do 32,9, 17 ton, obrót kadłuba 40, prawie 6 stopni, kamuflaż 32%, 445 metrów. Zasięgu widzenia podczas jazdy, jak mu tutaj założyć, oczywiście na tym zestawie, założycie mu lornetę, no to będzie więcej. Depresja jest potężna, minus 10 stopni do przodu, do tyłu nie ma depresji, ale do przodu ma straszliwą depresję, także można naprawdę fajnie zagrać. Co to jest to? To jest chyba rozrzut miał być. Czas celowania, obrót wieży. To jest chyba rozrzut pocisku, coś mi się wydaje, 0,09, czyli 0,1 praktycznie. Tak, bo tu już jest porozwijany. Dodatkowo modyfikacje, nie... no to widzicie, standardowe jeszcze niepozmieniane, czyli tak jak były. Dwa silniki, parę pocisków, zamki, ulepszone na te wizory, pancerze i dym. Także tak wygląda to ten pojazd. Za chwilę będzie bitwa, która jest ze streama, na żywo była grana, także zobaczycie jak się gra tym pojazdem. Dlaczego wam o tym pojeździe przypominam? Bo jestem naprawdę bardzo fajne pojazdy. Naprawdę można nimi fajnie zagrać, można się nimi fajnie pobawić. A przede wszystkim jest to pojazd, który daje radość z gry. Naprawdę można, daje ten pojazd radość z gry. I można nim coś sobie fajnie tutaj pograć, zabawić się i po prostu pocieszyć grą. Także za chwilę już wracamy z placu boju i zobaczymy co się będzie działo. Także zapraszam was do oglądania. Gdzie gumbaski pojadą? Wiecie, z czego to nazwa gumbasy pochodzi? Czy tak nie bardzo? Robert, gdzie ty kurwa jedziesz? No to jest koniec w tym momencie, nie?
niech oni, proszę ci, niech oni się nie zatrzymają. Uciekaj, malutki, uciekaj! Poszło po pancerzu. Żebyś wiedział, że ja tu jestem. Poszło po pancerzu. Ziomy, ziomy, wy tam niszczycie tych ludzi. Może by ktoś go dobił? Nie, że ja bym, tak wiecie, was tam gnębił, ale bardzo chętnie bym chciał, żebyście go dobili. Spurlut? Szprot? Jedzie tu! Ale się rozpędził. Skurwę. Mnie w ogóle widzi? No chyba z lewa. Jedź, jedź, jedź tym terminatorkiem na niego. Jeszcze Sztyngrej tam gdzieś stoi. Challenger i Sabra się zakampiły. Fajnie, dzięki. Fajnie, że klikasz. Dziękuję bardzo. Tak bym nie wiedział. Tam jest. Here I am, like a hurricane. O, nie Stingray. Misio.
Gdzie jest misio? Tam go nie ma. Gdzie on jest? Uciekł. No stary, no. To co, chcecie jeszcze jedną ostatnią? Może RCR-em zobaczymy, co? Dobra, do RCR-a zrobimy jeszcze i... O, trafiłem. Dobrze, także widzieliście bitewkę. Mam nadzieję, że wam się podobała. Będę robił, jak mi czas pozwoli, takie krótkie materiały ze streamów, albo jakieś bitwy będę nagrywał, które mi się podobały. Będę wam pokazywał też starsze pojazdy. No i zobaczymy, co się będzie działo w Renault Arfar. Niedługo pojawi się też materiał o nowościach, które pojawiły się w tym tygodniu, bo jest tego trochę. No, ale to już w innym filmie, także zobaczycie. Ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za oglądanie. No i co? No i do zobaczenia, trzymajcie się, miłego i zapraszam ponownie.